A ja już zapraszam Sebastiana Maśkę, Versum. Słuchajcie, jego hairstyle mówi sam za siebie. Będzie wam opowiadał o tym, jakie oprogramowanie trzeba stworzyć, żeby taki hairstyle zrobić na całym świecie. Cześć, nazywam się Sebastian Maśka i wraz ze swoim wspólnikiem Pawłem Kantyką stworzyliśmy Versum. Opowiem wam o początkowym okresie naszej ekspansji zagranicznej, bo myślę, że to jest kluczowy moment dla wszystkich osób, które zamierzają wyruszyć za granicę, skądkolwiek, czy zaczynają z Polski, czy od razu za granicę, to myślę, że te początkowe wybory i początkowe decyzje, które trzeba podjąć, są bardzo ważne. Więc zabieram was w taką krótką podróż po naszych case'ach. Dużo rzeczy się udało, jeszcze więcej się nie udało, więc podzielę się właśnie kilkoma takimi przykładami. Może pokrótce jeszcze, co robimy. Versum to jest taki system operacyjny dla branży beauty. My pozwalamy salonom urody, salonom fryzjerskim, kosmetycznym, spa, fizjoterapeutom organizować cały biznes w naszym systemie. Czyli mamy tutaj od zarządzania magazynem, przez rozliczanie prowizji, kontrolę pracowników, przez oczywiście prowadzenie kalendarza, CRM, marketing automatyczny, program lojalnościowy, czyli w zasadzie wszystkie procesy biznesowe, które taka mała firma jak salon urody, to zazwyczaj firmy od jednej do powiedzmy 20 osób, to jest taki powiedzmy takie najczęściej możemy spotkać. Największy nasz klient zatrudnia ponad 50 pracowników w swoim salonie, to jest taka fabryka urody. I oczywiście też kwestia bookingu, to jest coś, co oferuje nasz system. Może troszkę o liczbach. W ramach Versum miesięcznie umawiamy ponad 1 800 000 rezerwacji. Ich wartość wynosi blisko 210 milionów złotych. A nasi konsumenci, nasi klienci w swoich bazach mają dane ponad 8 milionów konsumentów na całym świecie. Jesteśmy w tym momencie obecni w 36 krajach. Z naszego oprogramowania korzysta blisko 30 tysięcy specjalistów. I jesteśmy stricte startupem z Polski. Zaczynaliśmy tutaj, ale z myślą o rynku globalnym od samego początku. Przejdźmy do naszych case'ów. Jeżeli chodzi o początek drogi, to ważny jest research. Tutaj popełniliśmy jeden z naszych pierwszych błędów. Kiedy sprawdzaliśmy rynki, gdzie możemy wyjść, skupiliśmy się na tym, żeby porównać nasz produkt z produktami konkurencyjnymi pod tym kątem tego, w czym jesteśmy od nich lepsi. Więc oczywiście każdy founder kocha swój produkt, więc doszliśmy do wniosku, że we wszystkim jesteśmy lepsi, ale nie zwróciliśmy, więc względem każdego konkurenta zbudowaliśmy sobie taką mapę, że względem tego konkurenta w tym obszarze jesteśmy lepsi, względem tego z tym, więc na tych polach będziemy walczyli, ale nie skupiliśmy się na tym, w czym jesteśmy, czym oni są lepsi. Więc jak odbywaliśmy pierwsze rozmowy z klientami, to zaczynaliśmy od tych rzeczy, w których my jesteśmy lepsi. No ale oni jednak byli świadomi tego, co jest na rynku, więc oni nas pytali o te rzeczy, których my nie byliśmy świadomi, więc wróciliśmy do researchu, sprawdziliśmy sobie rynki, na rynku wszystkie produkty i właśnie na każdą mocną stronę naszej konkurencji staraliśmy się też przygotować naszą sensowną odpowiedź. I tak budujemy tą listę do tej pory. Nasza lista konkurentów się wydłuża i opracowujemy takie know-how dla całego zespołu. Więc warto zwrócić uwagę i naprawdę się dwa razy zastanowić, z kim będziemy na danym rynku walczyli, w czym naprawdę jesteśmy mocni. Drugi temat, drugi case, którym się chciałem z wami podzielić, to to, że od samego początku chcieliśmy z Pawłem zbudować firmę globalną, która będzie skalowalna i będzie funkcjonowała na całym świecie. Miała możliwość funkcjonowania na całym świecie. Więc postanowiliśmy, że będziemy wdrażać tylko procesy, które da się przeskalować. I jednym z takich procesów było to, że zdecydowaliśmy, że nie będziemy uruchamiać
lokalnych przedstawicieli handlowych i w zasadzie do tej pory tak to wygląda, że klientów w Polsce i na całym świecie pozyskujemy z Bielska Białej. Dla osób niezaznajomionych to jest jeszcze dalej niż Katowice w dół. I tam w naszym biurze w Bielsku Białej pracuje blisko 80 osób i stamtąd wspieramy naszych klientów. Więc zbudowaliśmy ten posegmentowany proces zgodnie chociażby z podręcznikami ROSA, cały funnel i to świetnie działa na rozwiniętych rynkach z naszej perspektywy. No i z takim samym procesem ruszyliśmy na rynki zagraniczne. I okazało się, że segmentacja procesu na nowym rynku, na którym jesteśmy, jest błędem, bo lead, później klient, lead, prospekt, później klient przechodzi poprzez poszczególne osoby i gubi się ścieżka. Nasi konsultanci, nasi członkowie zespołu nie wiedzieli odpowiednio dużo na temat rynku, na temat tego klienta, więc musieliśmy zupełnie to zmienić. I w tym momencie na rynku zagranicznym, kiedy wchodzimy do jakiegoś kraju czy też do jakiegoś regionu, bo my bardziej patrzymy na rynki poprzez języki i te takie makroregiony, z racji tego, że działamy zdalnie. I wtedy na takim rynku mamy kilku specjalistów i ci specjaliści wiedzą wszystko na temat tego rynku. Wiedzą, jakie są tam problemy, wiedzą, jakie są uwarunkowania, wiedzą, jaka jest pogoda, bo to też odgrywa znaczenie. Więc przygotowaliśmy model skalowalny, pozyskując klientów w Polsce, chcieliśmy go wdrożyć za granicą i okazało się, że ten rekomendowany model tam nie zadziałał. Naszym pierwszym rynkiem zagranicznym z oczywistych względów był rynek anglojęzyczny, a ze względu na też strefy czasowe były to Wyspy Brytyjskie. To też z tego względu, że zaczynaliśmy działania na rynku globalnym, właśnie na rynku anglojęzycznym, mieliśmy do wyboru albo Stany Zjednoczone, albo Wielka Brytania. Z racji też na koszty działań na tych rynku zdecydowaliśmy się na Wielką Brytanię i to jest trudny rynek, tak w skrócie. Więc tutaj chciałbym w sumie przekazać jedną rzecz. Dwa razy należy się zastanowić, czy na pewno język angielski jest tym najłatwiejszym rynkiem, bo na tym rynku są wszyscy. I na rynku w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii, w ogóle na Wyspach, bijemy się, tłuczemy się po prostu z wszystkimi konkurentami z całego świata, bo każdy wpada na ten pomysł, żeby jako drugą wersję językową uruchomić wersję angielską. Więc nam się udało. My tam pozyskujemy klientów w przewidywalny sposób, ta sprzedaż się nam rozwija, ale nie wiem, czy na pewno bym podjął tę decyzję w tym momencie drugi raz, być może wybrałbym inny rynek. W początkowej fazie pozyskiwania klientów na rynku globalnym, w ogóle na każdym nowym rynku myślę, jest to, że każdy lead jest świetny. Chcemy sprzedać każdemu klientowi, więc jeżeli my mamy soft do zarządzania salonem urody, to jeżeli przyjeżdża myjnia samochodowa, to też jest świetny klient. Więc też możemy mu sprzedać, przecież ma podobne problemy. I to jest złudne, dlatego że bardzo ciężko jest zadowolić takiego klienta. On w pewnym momencie ma swoje potrzeby inne niż nasze korowe, więc my nie możemy ich spełnić, więc jest niezadowolony. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że klient jest niezadowolony z naszego produktu, więc chcemy go zaspokoić. Więc w tym momencie mamy defokus, bo skupiamy się na zadowalaniu klientów, którzy nie są w naszym targecie. Więc nie należy tego robić. I druga rzecz jeszcze, to, że jeżeli klient jest, dobry sprzedawca jest w stanie sprzedać takiemu klientowi system. Ale pamiętajmy, że w modelu takim jak nasz, czyli SaaS, my zarabiamy na kliencie w dłuższym terminie. W naszym przypadku jest to w okolicach 13 miesiąca, bo klienci są z nami bardzo długo, blisko 70 miesięcy statystycznie jest z nami klient, więc nam to się opłaca, ale klient, który jest nieświadomy swoich potrzeb, podejrzewam, że najprawdopodobniej będzie ich świadomy, ale za 2 czy 3 miesiące, więc my teraz zainwestujemy w pieniądze, żeby go pozyskać, ale on wcześniej nam wyczernuje i będzie dla nas kosztem, więc też chyba nie warto tego robić. Chciałbym zwrócić uwagę na cenę. Cena jest ważnym czynnikiem w naszym biznesie. Zawsze Versum było płatne. Oferowaliśmy krótkie okresy testowe i wchodząc na nowe rynki doszliśmy do wniosku, że zrobimy kampanię, że Versum będzie bezpłatne. Czyli wchodzimy na dany rynek, możemy sobie na to pozwolić. Przygotowaliśmy takie kampanie, zrealizowaliśmy je i okazało się, że one są zupełnie bezskuteczne. Cena, przynajmniej na naszym rynku, nie odgrywała tutaj roli.
Na naszym rynku kluczowe jest to, czy dany klient jest gotów zmienić swoją mentalność, żeby zacząć korzystać z oprogramowania w swoim biznesie, a cena jest dla nas też takim narzędziem do weryfikacji tego, czy klient potrzebuje naszego produktu, czy nie, czy on spełnia jego oczekiwania, czy nie. I to jest taka też funkcja motywacyjna. Czyli jeżeli klient płaci, to albo korzysta, albo rezygnuje. Więc my też się w ten sposób dowiadujemy, czy ten klient jest zadowolony, czy nie. Więc raczej każdy z nas chciałby mieć produkt, z którego klienci są zadowoleni, niekoniecznie tylko produkt, za który klienci płacą. Więc znowu z naszych doświadczeń wynika to, że lepiej mieć produkt płatny, mieć wielu klientów płacących, może nieco mniej niż w niektórych modelach freemium, jednak bardzo cena akceleruje zachowania klientów. Jeżeli coś jest źle, to klient powie, ja płacę, ja wymagam. Klient, który nie płaci, jest w stanie dużo znieść, a my chcemy tworzyć dobry produkt. Chciałem też zwrócić waszą uwagę na zbieranie referencji, czyli opinii od obecnych klientów, bo to jest coś, co jest kluczowe w naszym modelu biznesowym. Bardzo się na tym skupiamy, żeby poznawać opinie klientów. I zazwyczaj dla nas opinia to jest to, co widnieje w internecie, w porównywarkach, w naszym przypadku oprogramowania, w porównywarkach produktów. Ale dla nas to jest tylko malutki fragment całej pracy i całej istoty zbierania opinii od klientów. Sam proces, może przedstawię taką ścieżkę. Każdego klienta, którego pozyskujemy, wielokrotnie pytamy o to, czy jest zadowolony z naszych usług. Jeżeli mówi, że tak, to pytamy go, co możemy zrobić lepiej. Jeżeli klient ma problemy z odpowiedzią, to jeszcze jakoś go stymulujemy do tego, żeby coś nam powiedział. W momencie, kiedy klient jest niezadowolony, to próbujemy od razu się dowiedzieć, jak możemy temu zapobiec. W momencie, kiedy jest zadowolony, to prosimy go, znaczy uświadamiamy go albo dajemy mu informację, że zależy nam na tym, żeby mówił o nas w swoim środowisku, bo my chcemy z każdego klienta zrobić ambasadora. I dajemy mu to do zrozumienia, czy to mailowo, czy to telefonicznie, jak z nim rozmawiamy. I w ten sposób on czuje, że to jest dla nas ważne i poleca nas w swoim otoczeniu. I zanim on jeszcze nawet nie wystawił nam publicznej opinii, ale on już wie, że my tego oczekujemy od niego, żeby nas polecał. I bardzo często właśnie spływają do nas leady z poleceń. I finalnie, jak już ten klient, czy to nas poleca czy w swoim otoczeniu, czy nie, tego nie zweryfikujemy, część z nich decyduje się nam wystawić opinię publicznie, co można znaleźć w internecie, czy to właśnie w globalnych porównywarkach internetowych, porównywarkach softu Captera, GetApp, Software Advice. Tam są nasze opinie, one są dobre, są wystawiane tylko przez naszych klientów, w żaden sposób nie moderowane i my jesteśmy z nich dumni. Będąc na wielu rynkach, nie jesteście w stanie, my nie byliśmy w stanie, podejrzewam, że wy również, nie jesteście w stanie wpaść na to, jak klienci będą wykorzystywać wasz soft. Z naszej perspektywy, oczywiście chcemy mieć klientów w targecie, no ale jeżeli klient bardzo chce kupić, a nie kosztuje nas bardzo wiele, no to pozwalamy mu to zrobić. Ale dla nas ważne jest to, żeby właśnie słuchać, obserwować to, jak oni wykorzystują nasz soft, żebyśmy byli świadomi tego, jak go komunikować. Tutaj może się posłużę przykładem. Mamy jednorodny produkt. My jesteśmy SaaS-em w jednej wersji. Minimalne są różnice między wersjami w różnych regionach, związane bardziej z uwarunkowaniami prawnymi. Jednak w Stanach Zjednoczonych głównym czynnikiem takim komunikacyjnym, determinantą zakupową jest to, że te salony chcą więcej zarabiać. W Australii zupełnie inaczej. Oni nie chcą więcej zarabiać, oni chcą mieć więcej czasu. Wielka Brytania, Wyspy Brytyjskie, Skandynawia. W tym regionie to w zasadzie chodzi o porządek, żeby to jeszcze bardziej poukładać. Już jesteśmy poukładani, ale jeszcze chcielibyśmy to lepiej poukładać. A w RPA głównie chodzi o to, że znikają produkty spółek i nie wiadomo, jak to się bierze, skąd to się bierze, więc chcemy to też zaewidencjonować jakoś. Więc to jest ten sam produkt, ale rozwiązuje różne potrzeby i to jest właśnie też efektem tego, że nasz system jest systemem operacyjnym, czyli tam są wiele obszarów biznesowych obsługujemy, więc każdy znajdzie tam rozwiązanie jakiegoś problemu, który ma.
Kolejna kwestia, którą chciałem z Wami podzielić, to to, że powinniście wybierać kanały komunikacji z klientem na podstawie tego, jak klient komunikuje się ze swoimi klientami. Czyli jeżeli mamy klienta, który całe dnie spędza przed komputerem, jest marketerem na przykład, no to maile, chatboty, komunikacja w mediach społecznościowych, to jest dla niego odpowiedni kanał. Jeżeli mamy klienta, który całymi dniami stoi z nożyczkami przy fotelu, a do komputera siada albo w przerwie, przepraszam, nie do komputera, tylko wyciąga smartfona tylko wtedy, kiedy nie ma klienta, a do komputera siada wieczorem, żeby zapłacić jakieś faktury, to do niego maile nie dotrą. Najprawdopodobniej z chatbotem też nie porozmawia. Nie daj Boże, że się z nim pokłóci. Więc do niego trzeba docierać tymi samymi kanałami, z których on na co dzień korzysta. Więc w naszym przypadku bardzo ważnym elementem jest rozmowa i my od niej nie stronimy. My bardzo dużo się kontaktujemy telefonicznie, bardzo dużo wykorzystujemy kanałów wideokonferencji, telefonii internetowej, bo my musimy z naszymi klientami rozmawiać. W naszej branży nie jest tak, że klient wstaje rano i dochodzi do wniosku, że wdroży sobie oprogramowanie w salonie. My go musimy do tego zachęcić, my musimy do niego dotrzeć. Więc my dużo robimy kontaktów telefonicznych, niekoniecznie jest to czysty cold calling, wykorzystujemy też social pinging, kontaktujemy się na wiele sposobów i to działa w naszym przypadku, więc czytaliśmy wiele poradników, przerobiliśmy wiele zmyślnych kampanii lead generujących leady, ale u nas to po prostu średnio działało. Mieliśmy taki mały incydent z Azją. Skoro już też dzwonimy, kontaktujemy się z klientami, to doszliśmy do wniosku, że wyoutsourcujemy, będzie taniej. Więc zrobiliśmy taką kampanię. Sprawdziliśmy opinię. Okazało się, że na Filipinach są najlepsze call center. Można sobie wynająć konsultantów, którzy mówią w odpowiednim akcentem. Świetnie. Idealne rozwiązanie dla nas. Przygotowaliśmy skrypty, zleciliśmy. I nie zadziałało. Dlaczego nie zadziałało? Z racji tego, że my uprawiamy sprzedaż konsultatywną, więc my starając się nawiązać kontakt z klientem, staramy się, żeby wejść z nim od razu w interakcję, a jeżeli ten klient chce wchodzić w interakcję, to my go chcemy cały czas ciągnąć głębiej. Więc osoby, które u nas pracują w zespole, każda z nich jest gotowa, kiedy ten klient powie tak, chcę zobaczyć teraz produkt, to ona jest w tym momencie w stanie mu uruchomić prezentację, prawda? Czy taką żywą, nie jest to jakiś tam PowerPoint, tylko jest w stanie od razu ją zainicjować. Wtedy ten klient ma czas, bo dla naszego końcowego klienta to jego klient, czyli ta pani czy pan, który przyszedł na masaż, na manikir, to jest najważniejsza osoba. My nie jesteśmy dla niego najważniejsi, więc my się musimy wstrzelić w ten moment, kiedy on ma czas. Rzecz zrozumiała. Konsultanci na Filipinach no nie byliby tak zaangażowani. A finalnie pamiętajmy też o tym, że jesteśmy w Polsce. My działamy, jeszcze raz przypomnę, z Polski, z Bielska. I te różnice w kosztach nie są aż tak duże. Te call center są głównie skierowane na działania dla zachodniej Europy czy dla Stanów Zjednoczonych. Więc my w Polsce jesteśmy w stanie znaleźć lepszych konsultantów, bardziej zaangażowanych, bardziej zmotywowanych do pracy niż poszukiwaliśmy w Azji. A propos jeszcze takiego dostosowywania się do potrzeb. Tutaj mamy taki ciekawy case. Mieliśmy prezentację umówioną z klientką w Wielkiej Brytanii. Prezentacja w tym momencie, kiedy się to działo, mieliśmy na ten rynek akurat 4 konsultantów i to byli mężczyźni. Prezentacja była umówiona, uruchamiamy ją, mamy połączenie wideo. No i pani pyta, czy jest możliwość, żeby z nią prezentację poprowadziła jakaś kobieta, bo jej religia zakazuje być jeden sam na sam z mężczyzną. Poprosiliśmy o 5 minut. Przypomnę, że nie mieliśmy sprzedawcy kobiety wtedy, więc poszliśmy do koleżanki z działu marketingu, która nigdy nie robiła takiej prezentacji, powiedziała, że jest taka potrzeba. Tutaj, Aga, usiądziesz i zrobisz pani prezentację, my ci pomożemy. Zrobiliśmy. Ta klientka wiedziała, że my nie byliśmy na to przygotowani, ale na tyle to doceniła, że została naszą klientką i w krótkim czasie dostarczyła nam 2 lidy, które wygraliśmy. Więc warto stawiać na takie indywidualne akcje względem klientów, bo klienci to po prostu doceniają. W początkowej fazie na rynku, na każdym rynku, na który wchodzicie, czy to jest globalny, czy też
w naszym regionie, kiedy chcemy, kiedy po prostu jesteśmy mali, nie mamy swojej jeszcze marki, nie bójcie się śmieszności. W zasadzie nie macie nic do stracenia. Jeżeli wchodzimy na jakieś rynki, to my też zaczynaliśmy od tego, że planowaliśmy wielkie kampanie, one miały być idealne, zajmowało nam to masę czasu, po czym uruchamialiśmy taką kampanię, a z tej kampanii nic nie wychodziło. Więc w tym momencie, jak wchodzimy na dany rynek, mamy niewiele do stracenia, więc próbujemy kilka takich śmiesznych kampanii, jakichś zaczepnych kampanii i patrzymy, co działa, co nie działa i działamy. Więc nie bójcie się tego, no bo startup to są błędy, ważne, żeby wyciągać z nich wnioski. Więc nie mamy tutaj problemu z tym, żeby ktoś się śmiał z naszych reklam, bo wiemy, że za którymś razem one zadziałają. Ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to widzę tutaj zegar niemiłosiernie tutaj tyka, to, że jest jedna rzecz, której nie możecie, na której brak nie możecie sobie pozwolić w podróży zagranicznej, to jest genialny support. Jeżeli startujecie z projektem na nowym rynku, to możecie nie mieć pieniędzy, możecie nie mieć zespołu, możecie nie mieć pomysłu, czy zrobić dobrego researchu, ale jedna rzecz, która musi być, to jest support, czyli gotowość doświadczenia tej pomocy, wsparcia, zainteresowania się klientem od samego początku. Prezentacja była nieco dłuższa, ale wyrzuciłem jeden slajd, ale mieliśmy takie sytuacje, że klienci potrafili dzwonić do nas o 3 w nocy na początku i konsultanci odbierali od nich telefony. W tej początkowej fazie problemem na jesień było w Wielkiej Brytanii, był problem grzyba na ścianie, no to nasi konsultanci się nauczyli, że właśnie taki problem jest i w jakiś sposób prowadzili rozmowę właśnie w tym obszarze w jakieś dni, w których było mokro, bo jak pada deszcz, jest beznadziejnie, ale za chwilę będzie grzyb na ścianie. I to działa, bo ci w tej początkowej fazie takie drobne insighty z rynku działają i nie bójcie się tego, ale musicie być otwarci i musicie pomagać swoim klientom. My w ten sposób zbieramy nasze doświadczenia. To był tylko pewien wyrywek z tego początkowego okresu. Teraz staramy się skalować te procesy na kolejnych rynkach. Zbieramy doświadczenia, uczymy się w ten sposób. Mam nadzieję, że w jakiś sposób też te nasze doświadczenia będą dla Was pomocne. Zachęcam do zadawania pytań. Jestem teraz do Waszej dyspozycji, bądź też oczywiście do końca auli. Więc Sebastian Maśka, Versum, dziękujemy bardzo. Słuchajcie, Versum to jest taki SaaS, który pozwoli ze sobą zrobić wszystko. Najwyraźniej. Pytania do Sebastiana. To krzycz. W tym momencie, my na rynku globalnym działamy od 1,5 roku i w tym momencie ponad 30% naszego nowego przychodu płynie za granicę. Tak, to teraz pytanie ode mnie tutaj. Tak. Tak jak rozumiem, Booksy może być po części dla Was konkurencją. W jakiś sposób tak, w pewnym zakresie one, nasze grupy docelowe się uzupełniają, tylko my jesteśmy systemem do zarządzania, gdzie rezerwacja jest jakimś tam elementem całej naszej oferty. W przypadku Booksy rezerwacja online jest korem biznesu, a te inne rzeczy są pewnego rodzaju dodatkiem. Znaczy właśnie z tego co wiem, jakby też nie znam bardzo ich biznesu, natomiast oni głównie revenue ciągną de facto od klienta biznesowego, czyli właśnie zarządzanie kalendarzem, zarządzanie wizytami. A jakby to wejście B2C jest tak naprawdę trochę takim frontem, który pozwala trochę szerzej poznać samą aplikację. Czy to właśnie bardziej chodzi o determinanty, dlaczego ktoś wykorzystuje dane rozwiązanie? Jeżeli komuś zależy na bookingach, to być może właśnie Booksy jest lepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o szersze spektrum. To Versum tutaj na pewno może też szerzej pomóc salonom. Dziękuję. Michał Stopka, mam takie pytanie. A jakby można było trochę więcej powiedzieć, Państwo 1,5 roku temu zaczęli. Jak w ogóle to się wszystko rozwinęło? Skąd ten pomysł w ogóle? Jakby, czy Państwo coś próbowali wcześniej, czy po prostu od razu pierwszy biznes, startup, ciach, sukces? W ogóle historia, tak? Tak, w paru zdaniach. Tak, na dobrą sprawę Versum to jest pierwszy nasz projekt i mieliśmy to szczęście, że pierwszy komercyjny projekt, który się rozwinął do skali właśnie globalnej. Wcześniej z moim wspólnikiem Pawłem pracowaliśmy nad innym projektem w branży finansowej. Ja jestem z wykształcenia finansistą, to było bardziej hobbystycznie. I w momencie, kiedy moją żonę, kiedyś teraz żonę, wcześniej dziewczynę, spotkała taka przykra sytuacja, że była umówiona do fryzjera, poszła na wizytę i okazało się, że dwie panie były umówione na ten sam czas,
z racji tego, że moja żona była młodsza niż ta druga pani, no to ona miała się umówić na inny termin. No i potrafisz sobie wyobrazić, jak zadowolona wróciła do domu. No i od tego się zaczęło. Zaczęliśmy po prostu się zastanawiać, jak tak trywialny problem, jak umawianie wizyt w salonach, może generować błędy. Sprawdziliśmy, jakie są rozwiązania na rynku, co jest dostępne, jak to jest zrobione za granicą i doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w stanie zrobić to lepiej. No i tak zaczęliśmy. Taki był początek. A wcześniej to w zasadzie my zaczęliśmy Versum realizować na trzecim roku studiów. Ja mam pytanie, dwa pytania. Jeden, jak finansowaliście to wyjście za granicę? Drugi, organizacyjnie powiedziałeś, że dzielicie tą obsługę klienta na języki. Jak duży jest ten team generalnie supportowy? Jak wam się udaje znajdować tych ludzi? Jakie to są języki, jakbyś mógł powiedzieć? Już tłumaczę, może zacznę od pierwszego pytania. W tym wyglądało to tak, że w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję, że zarówno chcemy wejść na rynek B2C, czyli zaoferować konsumentom platformę rezerwacyjną, mamy ją w tym momencie tylko w Polsce, to jest moment.pl, bo uważamy, że platformę rezerwacyjną można mieć na rynku, na którym się ma bardzo duże pokrycie i my mamy tutaj takie pokrycie, to na rynku B2C będzie to wymagało dużych środków i jednocześnie też, kiedy już doszliśmy do wniosku, że jesteśmy gotowi, żeby skalować biznes globalnie, zdecydowaliśmy się na partnerstwo z funduszem VC i w lipcu 2016 roku, no już po kilku dobrych latach działalności, zainwestował w nas Hedgehog Fund. Wcześniej finansowaliśmy to z własnych środków rodziny, znajomych i po prostu pożyczyliśmy pieniądze, bo nie byliśmy w stanie tego rozwijać z własnych środków. Wiesz co, w tym momencie wygląda to tak, że mamy trzy języki, mamy polski, angielski, hiszpański i w tym momencie 13 osób jest odpowiedzialnych za rynek zagraniczny, reszta za rynek polski. Tak? Cześć, Kasper Adamowicz. Pytanie, czy i kiedy przychodzi ten moment, że już widzicie, że ten koszt pozyskania klienta przy takim waszym elastycznym podejściu, przy cold callingu, przy spędzaniu z klientem dużo czasu, że już wszelkie granice przekroczył, mówicie ok, stop, to już tutaj stopujemy i jakiś tam proces wdrażamy, że już dłużej tego jednego klienta nie będziemy... Wiesz co, dajemy tutaj pewną swobodę zespołom, żeby to one decydowały. Bo to jest taki efekt, kiedy ciąć te straty, prawda? Ale monitorujemy koszty, monitorujemy wartość życiową klienta i monitorujemy churn. Robimy to per kanał i per język, w niektórych regionach też per region. I dopóki się nam to spina, mówiąc kolokwialnie, to po prostu nie interweniujemy, dajemy tutaj pewną swobodę. My cały czas jesteśmy w fazie wygrywania rynku, prawda? Czyli pozyskujemy klientów i my nie musimy zarobić na tym kliencie tu i teraz, bo my mamy bardzo niski churn. Nasz churn jest w okolicach 1%, więc jak dla SaaS-u to jest bardzo niski, więc tego problemu nie mamy w tym momencie. Cześć, Magda Górak. Gdy wchodzicie na konkretny rynek, chciałabym wiedzieć, jakie narzędzia wykorzystujecie, znaczy jakie konkretnie kampanie, bo często padało słowo kampania, więc jakie za tym, jakbyś mógł to chociażby tak szczątkowo rozpisać? Bardzo dużo wykorzystujemy w początkowej fazie kampanii PPC, głównie na Facebooku i Instagramie, tam są nasi klienci. Czyli wykorzystując te kanały, to właśnie wykorzystujemy głównie te. Dodatkowo i produkujemy content. Dużo contentu i produkujemy content i później kanałami socialowymi dystrybuujemy content po to, żeby uzyskać zainteresowanie i później, żeby właśnie ci zaangażowani konsultanci mieli pretekst, żeby się skontaktować z tym klientem, żeby powiedzieć mu coś więcej. To nie są sprzedawcy. Myślę, że większość naszego zespołu byłaby w stanie z powodzeniem prowadzić salon urody. Ostatnie pytanie. Dzień dobry, fajna historia. Ja mam właściwie kilka pytań. Jedno to wspomniałeś o tym, że niekoniecznie do Wielkiej Brytanii byście w pierwszej kolejności wchodzili. Jeżeli to nie byłaby Wielka Brytania, to jaki kraj byś wybrał? A drugie pytanie to jest o to, jaką rolę w procesie sprzedaży odgrywają konsultanci, bo teraz otrzymujecie leada i teraz
konsultant go przyjmuje? Czy wszystkie leady obsługują konsultanci, czy częściowo jest tak, że klient samodzielnie może się obsłużyć? My dążymy do sytuacji, w której my nawiązujemy ten kontakt z klientem. Czyli, bo my widzimy, to sobie policzyliśmy wielokrotnie, że klienci, z którymi mieliśmy kontakt telefoniczny, mają kilkukrotnie niższy churn w stosunku do takich, którzy się obsługują sami. Więc nam się nie opłaca z tym klientem skontaktować. Co więcej, mamy czasami coś takiego, że jeżeli widzimy, że klient mówi, że on sam, że on wie lepiej, to my czasami mówimy klientowi, że to jest obowiązkowe, bo widzimy, że on sobie w jakiś sposób nie radzi, ale się nie chce do tego przyznać, że w przeciwnym razie będziemy musieli mu wypowiedzieć umowę, bo on nie będzie zadowolony, a my nie chcemy sobie na to pozwolić i zrobiliśmy to kilka razy, że po prostu wysłaliśmy do klienta informację, że będziemy musieli zakończyć współpracę, chyba że się zgodzi na onboarding. Więc my raczej do tego dążymy. I to jest, myślę, że 15% naszych klientów kupuje bez kontaktu z nami. A jeśli nie Wielka Brytania, to? Bo to chyba było rynek hiszpańskojęzyczny. To jest też nasz trzeci rynek. Sebastian, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.